Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w następnym vlogu na moim kanale. Mamy dzisiaj, moi drodzy, 8 kwietnia, a za oknem mamy taki widok. Nasypał dzisiaj rano śnieg. Ja wczoraj kupiłam sobie wiosenne tulipany do mieszkania. Zaglądam dzisiaj w zafirankę, a tam śnieg. Czeka mi odśnieżenie samochodu, jadę do biura, jadę ogarnąć nowe zamówienie Wowko, trochę popracować. No i zapraszam Was na dzień ze mną. To powiem Wam, że nie sądziłam, że w połowie kwietnia będę odśnieżać samochód i będzie tak zimno. Jest na dworze 0 stopni? Pół stopnia. Godzina przed 9. Niezły jaja, co? No 8:45 dokładnie. Dobra. Jedziemy do biura. No i miejmy nadzieję, że to ostatni dzień zimy. Z pogody wynika, że jutro ma być już ładnie. Dojechałam do studia i całe szczęście, że włączyłam na noc grzejniczki, bo tak tu jest cieplutko, będziemy sobie pakować w ciepełku paczki. I słuchajcie, będę miała dla Was informację związaną z Wowko. 10 kwietnia, czyli w sobotę, czyli zapewne w tym dniu oglądacie właśnie tego vloga, mamy promocję minus 20% na wszystko w naszym sklepie. Wszystkie produkty. T-shirty, bluzy, case'y, opaska pielęgnacyjna z prezentami. Wszystko, wszystko jest minus 20%, także koniecznie wbijajcie na stronę. A jeszcze Wam wspomnę, że jak jechałam do biura, to w radiu leciała piosenka Last Christmas, świąteczna. No i zobaczcie, w biurze to samo, pełno śniegu. No dobra, paczki spakowane, plan mniej więcej zaplanowany, ogarnięty to, co miałam ogarnąć, jakieś ewentualne współprace i tak dalej, wszystko podpisywane, także jadę teraz do domu, ponieważ możliwe, że dzisiaj będę miała wieczorem gościa, możliwe, że przyjedzie do mnie Paulina, także muszę trochę ogarnąć mieszkanie, tak już będzie przedweekendowo, akurat dzisiaj na vlogu lubię robić takie porządki domowe, sprzątać z Wami, trochę taki clean with me, także dzisiaj w taki sposób sobie spędzimy troszkę dnia. No a chłopaki Kacper z Dominikiem wybierają się na go-karty, więc stwierdziłyśmy, że skoro chłopaki gdzieś tam sobie razem idą, to my z Pauliną też się spotkamy wieczorkiem, posiedzieć, pogadać, poplotkować trochę, także wracam, no i sprzątamy, ale może jeszcze razem się wmalujemy w międzyczasie, bo jakoś taka dzisiaj jestem nieogarnięta. Czasami się czuję fajnie bez makijażu, ale dzisiaj jest jakiś taki przydżumiony dzień, że jestem śpiąca, oczy mi się zamykają i mam nadzieję, że makijaż trochę mnie rozbudzi. Jestem już w mieszkaniu i powiem Wam, że trochę nam się przez ten ostatni tydzień nabrudziło. Mieliśmy mało czasu w tygodniu i tak wiecie, na szybko wszystko zostawialiśmy, więc jest trochę bałagan w łazience w mieszkaniu, także mam co robić. No i pomyślałam, że chyba głupim pomysłem będzie najpierw się pomalować i potem sprzątać, więc zrobię to na odwrót. Posprzątamy najpierw, zrobimy taki generalny porządek w mieszkaniu. Myślę, że z 2-3 godzinki sprzątania mnie czeka. No i później zrobimy po prostu make-up po prysznicu, po posprzątaniu. Także taki jest plan. Zaczynamy sprzątanie. Zacznijmy od łazienki. Na start moja kosmetyczka, mój kuferek. No powiem Wam, że jest syf. Malowałam się zwykle na biegu, wrzucałam wszystko i wszystko jest nie na swoim miejscu, także najpierw posprzątam tutaj. No to nie powinno być tutaj. Na dole tutaj mam mgiełkę, krem z filtrem, puder, właśnie takie większe produkty, ewentualnie rzęski i bazę. To wszystko mieści się tutaj, a reszta tak naprawdę musi być na tych skrzydełkach. No i tak nie mam tu za wiele miejsca, ale tak naprawdę myślę, że mam tutaj za dużo produktów jak do codziennego makijażu i tak połowę z nich nie używam, więc będę musiała drugą część zawieźć chyba do biura po prostu, tam gdzie przetrzymuję wszystkie swoje kosmetyki. No bo tutaj powoli się przestaje mieścić. Tyle podkładów. No i nie myślcie sobie, bo mam też jeszcze drugą kosmetyczkę, wowkołową. No i tutaj jest reszta innych kosmetyków, także dobra, robię porządek i pokażę Wam już, jak posprzątam wszystko. Dobra, trochę sensowniej to podzieliłam, tutaj dałam wszystkie produkty w buteleczkach, podkłady, mgiełki, krem z SPF-em i tusze, a reszta produktów jest tutaj, na razie niech tak zostanie, a następnym razem myślę, że zostawię w domu tylko to, czego serio potrzebuję, a reszta pójdzie właśnie do studia. Następny etap, pranie. Mam już w pralce całe białe pranie, także włączamy. Mam ten płyn do pukania, bardzo ładnie pachnie, zamawiałam go z Allegro, z jakiejś niemieckiej, od jakiegoś niemieckiego sprzedawcy. To, co kupiłam ostatnio na poprzednim vlogu z Action, te kuleczki zapachowe do prania. No i wrzucam zawsze kapsułkę, także
na dno, zawsze daję kapsułkę i tak samo te kuleczki. No a płyn do płukania wlewam do tej przegródki w szufladce. A teraz pójdę się szybko przebrać w taki typowo domowy strój, no i sprzątamy dalej łazienkę. Okej, jestem przebrana w strój dresa, no i powiem wam, że naprawdę tutaj nie jest ciekawie w tej łazience. Bierzemy na pewno ręczniki do prania, już dwa mam na ziemi. Kacpra buty wyprane muszę ogarnąć, pod prysznicem też mamy trochę bajzel. Tutaj rano się czesałam, zostawiłam. Rzadko kiedy mamy taki po prostu bajzel, jak mamy aktualnie w łazience, serio. Tutaj na pralce też po prostu wszystko. Ten koszyczek miał być tylko na kilka najważniejszych rzeczy, a w pośpiechu wrzucałam tutaj normalnie wszystko, czego używałam, także tutaj też jest co robić. Jest wymyte, co miało być wymyte, muszę tylko dać nowe, świeże ręczniki. Tutaj poukładałam, pod prysznicem jest czysto. Odpływ mamy otwarty, bo ona nam się zatyka, jak mamy włożoną tą listwę. No, także tutaj mam ogarnięte. Tutaj muszę w ogóle jakoś zagospodarować to miejsce, bo mam tak brzydko poukładane, wszystko z jednej parafii. Ale nie mam innego miejsca właśnie na te rzeczy, więc na razie leżą tak. No, także jest czysto. Ręczniki czekają na pranie, na swoją kolej, także git. Idziemy dalej na resztę mieszkania. I słuchajcie, ja tutaj sprzątam, a pogoda w międzyczasie się tak zmieniła. Wyszło słoneczko piękne. No, nieźle. Rano był śnieg. Puściłam rumbę, żeby odkurzyła im podłogę i pomogła mi sprzątać. W tym czasie zjem sobie obiadek. Mam dzisiaj oczywiście Sweet Appetit, czyli z cateringu, który aktualnie jem. Ziemniaczki, pire, mięsko w sosie i marchewkę tartą, także pyszka. Zabieram się za jedzenie. Pojadłam, powiesiłam sobie pranie, zdążyły się wybrać też ręczniki, także git, lecimy się malować, a wcześniej biorę prysznic. Pora na makijaż posprzątany, już tylko tak jak mówię, rumba dokańcza odkurzanie i jutro sobie umyję przed weekendem podłogę i będzie czyściutko na sobotę, na niedzielę. Biorę się za makijaż, w tle mam pralkę, w tle mam chodzącą rumbę, więc mam nadzieję, że wam to nie będzie bardzo przeszkadzało. Na sobie mam koszulkę łałką, opaskę łałką. Przypominam wam, że w sobotę 10 macie minus 20% zniżki na wszystko w naszym sklepie. Jeśli oglądacie tego vloga w niedzielę, to możliwe, że przedłużymy tę promocję na cały weekend, czyli na sobotę i niedzielę, ale nie obiecuję, możecie wejść na stronę łoko.pl bądź na Instagram i sprawdzić, czy promka jeszcze działa, ale jak oglądacie w piątek bądź sobotę, no to sobota, murbeton od rana do wieczora, minus 20% na wszystko. Dobra, na twarzy mam kremik, nałożyłam sobie po myciu podkład, zrobimy dzisiaj bardzo lekki makijaż, taki bardzo szybki, podkład 105 Fit Me, rozświetlający z Maybelline, niewielka ilość, bo tak jak mówię, chcę, żeby ten makijaż był taki bardzo lekki. Mamy już godzinę 15, więc dzisiaj już za wiele nie będę robić. Wieczorkiem, tak jak mówiłam, widzę się z Pauliną, już potwierdzone, także nie muszę być, wiecie, jakaś wyrychtowana, bo to sami swoi z Pauliną się już dobrze znamy, także nie przejmuję się tym, że będę miała taki lekki make-up. A nawet powiem wam, że czasami się lepiej w takim lekkim makijażu czuję niż takim ultra zmalowanym, z jakimiś mega mocnymi cieniami na oczach czy rzęsami. Trochę korektora pod oczy i trochę na brodę, ale nakładam sobie nie bezpośrednio na brodę, bo tam mam dalej tego pryszcza nieszczęsnego, więc nakładam na dłoń i palcami aplikuję z dłoni na brodę. Tutaj muszę nałożyć więcej, żeby tego gogatka zakryć. No i wklepujemy. Puder i tutaj też stawiam na lekkość. Korektor to był Lovely Liquid Camouflage 1. Puder to będzie Belle Glow Pressed Powder. Lekki, rozświetlający puder. Do takiego lekkiego makijażu bardzo dobrze się nada, także nakładam. W pralce trzecie pranie dzisiaj. Biorę teraz Katra kurtkę wiosenną, żeby miał świeżutką na nowy sezon, chociaż za oknami zima. Dobra, puder mamy, bronzer z Ekocery.
robię taki lekki, szybki makijaż, bo ogólnie się śpieszę. Muszę jeszcze dojechać do biura, zaplanować kilka rzeczy. I dzisiaj jeszcze muszę podjechać sobie do Vision Express po nowe soczewki, bo mi się kończą. Mam ostatnią parę na jutro, więc muszę sobie kupić. W Pogori na szczęście Vision Express jest otwarty. Ogólnie te wszystkie sklepy z racji na lockdown są pozamykane, ale to jest optyk, więc wydaje mi się, że jest normalnie otwarty. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, tak jak mówię, na mega szybciocha. Trochę różu, brwi, rzęsy i jestem gotowa. Róż mam z The Balm It's Date, bardzo fajny, taki delikatny. Zobaczcie, taki chłodny odcień, na co dzień naprawdę fajnie to wygląda. Brwi zrobimy kredką z Maybelline Brow Ultra Slim i utrwalę żelem z XX Revolution. Rumba jedzie do mnie teraz tu blisko, więc będzie głośno. Tą kredką tak na szybko, delikatnie podkreślam brwi. Głównie te braki podkreślam dolną linię. No i żel. Wyczesany ku górze, tuż do rzęs i jestem gotowa. Użyjemy sobie tuszu z Max Factora False Lash Effect. Brązowy odcień, bardzo go lubię, ma fajną szczoteczkę. Naturalnie wygląda, także tuszuję i jedziemy do biura. No, piękna pogoda, słońce. Rano walił śnieg, jestem ciekawa, czy tak będzie już do końca dnia, czy ta pogoda znowu się zmieni za jakąś godzinę, bo tak ostatnio jest. Nie wiem, czy u was też, w waszych okolicach, ale od kilku dni w Dąbrowie, w okolicach Katowic po prostu non-stop mamy zmianę temperatury. Jak nie, słońce, za moment śnieg, słońce, śnieg, wiatr, deszcz i tak na zmianę. Okej, tematy w biurze ogarnięte, przyłałką, przy działalności z Klatex. Nie nagrywałam wam nic, bo w sumie miałyśmy do przegadania temat, którego jeszcze nie mogę wam zdradzić tutaj, ponieważ dowiecie się o tym w przyszłym tygodniu. No, ale ogarnięte, także teraz ja do tej Pogori kupuję te soczewki. Jeszcze po drodze wstąpię do mamy, mam dla niej kilka rzeczy. No i wieczorkiem przychodzi Paulina. Jestem, mam. Znowu była ta promocja 3+1, także 4 opakowania za 3. Tak. Opakowanie tych soczewek kosztuje 88 zł, więc sporo, także oszczędzam 88 zł. Także pod tym względem ok, ale są super, naprawdę. Właśnie te Harmony Eyewear mega, bo ja w ogóle w ciągu dnia nie muszę kropić oczu, nie wysycha migałka, są bardzo komfortowe, także nie zmieniam ich, odkąd w sumie noszę ciągle te. One mają dużą przepuszczalność jakby tlenu do gałki ocznej, przez to naprawdę no, bardzo fajnie mi się je nosi i faktycznie zapominam w ciągu dnia, że w ogóle mam wadę wzroku, także nice. Ale co zrobić, mamie torbę, którą mam dla niej i wracamy do domu. Powiedziałam to już chyba drugi czy trzeci raz w tym vlogu, że robię to i wracam do domu, ale dobra, powtarzam się trochę. No ale to prawda, także nie ściemniam was, tak właśnie będzie. Jestem już w vlogu, ja jak zwykle obładowana. Przyszła do mnie u rodziców paczka z handemu, także zrobimy unboxing i z masą toreb, zawsze. Z windą nic się nie zmieniło, dalej jest cała oklejona w folii. Mam nadzieję, że nie było ściągną, bo już tak się średnio prezentuje taka. Lustra są, ale folia wszędzie. Jestem. Zamykam się, żeby nikt nam się tutaj nie wpierniczył, jakiś nieproszony gość. Rozbieram się i zobaczymy, co przyszło z tego handemu. Bo czekałam tą paczkę dość długo. Zamawiałam chyba w tamtym tygodniu. Chyba w piątek zamawiałam tamten. To prawie tydzień minął. Dobra. Otwieramy. Pierwsza rzecz, co pamiętam, sukienka skórzana. Dobra. Ogólnie nie zamówiłam dużo. Skarpetki białe, zwykłe, wysokie. 5 opak, bo właśnie potrzebowałam. Paski, ok. Już pamiętam. I jakąś chyba body? Coś takiego. No i dobra. To szybko otworzymy. Pokażę wam, jak to się prezentuje bez woreczków. Kasper rzucił do domu i co gada? Całe głupoty. Bardzo kocham moją Klaudię. Jest dla mnie najważniejsza na świecie. A coś innego mówiłeś? Dajcie za to dużo łapek w górę. Ale jesteś teraz aktor. Coś innego mówił. Nie, co ja mówiłem innego? Głupoty. Dobra, przerwał mi w unboxingu. Zamówiłam takie body. Rozmiar XS z taką koronką przy dekolcie. Zamówiłam paski. 2, srebrny i czarny. Skarpety zwykłe, to już pokazywałam. I taką sukieneczkę skórzaną. Muszę ją przymierzyć. Myślę, że będzie dobra, także jestem bardzo zadowolona, bo podoba mi się tak samo, jak podobała mi się na stronie.
Także taki krótki haul. Naszykowane słodkości i chipsy na przyjście Pauliny. Tak to na co dzień nie jem takich rzeczy, ale jak ktoś przychodzi albo jestem gdzieś w gościach, to zawsze mam ochotę na jakieś chipersy albo na cuksy. Wiem, że kupiłam dumle. To jest moje dzieciństwo. Obawiam się, że z aparatem będzie mi ciężko je wcinać. No, ale tak naszykowałam i czekam na Paulinę. Dzień dobry! Hej! Hej, okej, obecnie. Czemu? No, woda. No, wiesz, bo ten, tak, no, przez pogodę. Paulina dotarła i zobacz, co przyniosła. Cały asortyment czwartkowy, zero Somersby. Paulina jest samochodem, więc no, idealnie. Trudno. Posiedziałyśmy z Pauliną trochę, pokadałyśmy, czas nam tak szybko zleciał, że Paulina się zorientowała po prostu nagle, że jest przed 22 i musi wracać. Także naprawdę zagadałyśmy się, było bardzo przyjemnie. No, ja teraz biorę się za pielęgnację, buźki, robię wstępny ten makijaż, umyję się, przebieram się w piżamę, biegnę do łóżka. Trochę jeszcze poodpisuję na wiadomości w łóżku, a tak jak to zawsze robię, zawsze wieczorem dostajecie odpowiedzi na Instagramie, no to właśnie najczęściej na Instagramie wieczorkami odpisuję na wasze DM-y. Dobra, nie przedłużam, przypominam wam jeszcze raz o promocji minus 20% na Wowkał w sobotę 10 kwietnia. No i zmykam. Buziak, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!